Cześć moi drodzy, Adrian Kilar z tej strony i nowa seria poświęcona tylko i wyłącznie sztucznej inteligencji. Będziemy głównie opierać się na narzędziach AI związanych z wideo. Warto je znać, warto je poznawać po to, aby nie być w tyle, po to, aby nam przyspieszały naszą pracę i być może zwiększały nawet przychody. Witam również szanowną publiczność z TikToka, witam również z Instagrama. Zaczynamy. ChatGPT. Możemy w nim na przykład napisać sobie scenariusz albo hasło reklamowe. Trudno w tym krótkim filmie opisać niesamowite możliwości tego narzędzia. Polecam każdemu popróbować, kto jeszcze nie miał okazji. Może znajdziecie odpowiedź na pytanie, które was zawsze nurtowało. Midjourney. Jest to generator obrazów. Aby wejść do Midjourney, potrzebujemy konto na Discordzie. Gdy już mamy go założonego, wybieramy sobie pokój, po czym wpisujemy Imagine Prompt i nasze słowa, które mają określić wygenerowany obraz. Po jakimś czasie mamy 4 opcje do wyboru. Wybierając któryś z U, powiększy nam obraz. Wybierając któryś z V, stworzy nam dodatkowe warianty. Możemy również działać na własnych obrazach. Przesyłamy je bezpośrednio, po czym w Chrome przesuwamy na linię com. Runway, jedną z opcji jest wymazywanie tego, czego nie chcemy. Tutaj już pasuje nam zapłacić te $15 na miesiąc, ale pamiętajmy, że zawsze możemy od razu anulować. Płacimy za kredyty i za możliwość wyrenderowania do 4K. Działamy w przeglądarce, wrzucamy nasz materiał i wybieramy In Painting. Zaznaczamy to, co chcemy wymazać. Działa również w przypadku ujęć ruchomych. Trackowanie działa całkiem dobrze. Voice AI to program, dzięki któremu możemy zmodyfikować nasz głos. Na kogokolwiek praktycznie chcemy, potrzebujemy taką porządną próbkę. No i trochę żetonów. To wiem, rozwijowy, zainteresuje nas smartfony jako aplikacje. A teraz obsługujemy go właśnie tak. Program aktualnie instalujemy na Windowsa. W prawym górnym rogu mamy ilość żetonów. Na początku dostajemy 5000, możemy je dokupić albo zarabiać, zapraszając gości, dołączając do Discorda albo udostępniając moc obliczeniową naszego komputera do trenowania kolejnych głosów. Na początku mamy 2 do wyboru, za kolejne musimy zapłacić coinami. Jeżeli chcemy stworzyć własny głos, czekamy na to przeważnie około 2-3 dni. Najlepiej wysłać kilka próbek kilkunastominutowych naszego głosu. Przetwarzamy głos bezpośrednio nagrywając z mikrofonu albo z pliku już z naszego dysku. Jeżeli chcemy lepszą jakość niż 48 kilobitów, no to musimy zapłacić za wersję Beta Plus. Mamy też opcję Live Mode, aby opóźnienie było mniejsze, zmniejszamy jakość. Tutaj istotną rolę odgrywa prędkość naszego komputera i karty graficznej. Aplikacja umożliwia streamowanie naszego głosu, na przykład w grach komputerowych. Na TikToku i na Instagramie mówię o niebezpieczeństwie, jakim się z tym wiąże. Zapraszam do obejrzenia. Te wszystkie nasze efekty gdzieś musimy magazynować i tutaj z pomocą przychodzi dysk. Jednocześnie sponsor dzisiejszego odcinka, prędkość ponad 1000 mega na sekundę. Wyposażony jest w port USB 3.2. Wysoka prędkość odczytu i zapisu pozwala na edycję materiału bezpośrednio z tego dysku. Nie musimy tych materiałów kopiować na swój szybki dysk w środku komputera. To oznacza, że jest on szybszy niemal 1,8 razy od konkurencyjnych przenośnych dysków SSD i prawie 7,5 razy szybszy od przenośnych dysków twardych HDD. Mieści 8 godzin materiału na RAIDzie w najniższej jakości. Dysk jest kompatybilny z wieloma urządzeniami, systemami operacyjnymi, po prostu podłączasz i działa. Możesz go również podłączyć bezpośrednio do konsoli PlayStation, Xboxa czy do telewizora. Jest to USB-C, ale mamy też adapter na USB duże. Co ciekawe, obudowa dysku została wykonana z jednego elementu anodyzowanego aluminium, dzięki czemu skutecznie rozprasza ciepło. Model ten przeszedł wiele testów odpornościowych, wysokościowych, wstrząsowych, więc możemy bezpiecznie spać, bo jest wytrzymały. 700. Dodam jeszcze, że jest bezgłośny i bardzo mi się na nim dobrze pracuje. Polecam serdecznie. Serio. Nieraz pewnie zdarzyło wam się, że wszystko jest ok, ale dźwięk jest zepsuty. Z pomocą przychodzi Adobe Podcast, który sam nam poprawia ten dźwięk. Zobaczcie. Wchodzimy na podcast adobe.com/enhance, wrzucamy nasz materiał, czekamy kilkanaście minut. Co prawda nic nie możemy ustawić, ale uważam, że w niektórych przypadkach efekt może być wystarczający. Video Topaz jest płatna, 300 dolców, ale robi robotę, bo potrafi powiększyć obraz nam do 8K i właśnie korzystając ze sztucznej inteligencji, więc nie ostrzy nam pikseli, tylko dorabia tam prawdopodobnie co mogłoby być. Działa to moim zdaniem imponująco. Zobaczcie. Obłędne narzędzie. Aktualnie widzę, że jest promocja do końca marca. Ja już zamieniłem sobie swoje nagranie sprzed 14 lat w wersję 4K. Czasami też mamy materiały w slow motion nagrane Full HD, bo kamera nie pozwala na 4K, no to tutaj już rozwiązaniem jest właśnie Topaz. Oprócz rozdzielczości możemy zrobić z niego slow motion, wystabilizować. Mamy kilka modeli AI do wyboru, więc najlepiej sobie na krótkim fragmencie podpatrzeć, co nas najbardziej zadowala. Polecam. Remix Tool. Gdy już mamy ścieżkę dźwiękową wybraną, a mamy dłuższy materiał, chcielibyśmy ją troszkę wydłużyć. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie Remix Tool. Jest to co prawda wtyczka, która pojawiła się w Adobe Premiere Pro jakiś czas temu, a być może jeszcze nie wszyscy ją znają, a jest to moim zdaniem konieczność. Przechodzimy sobie kursorem w miejsce Ripple Edit i znajdujemy na samym dole Remix Tool. Teraz już tylko przesuwamy naszą ścieżkę dźwiękową do długości, jakiej chcemy. Możemy również wybrać opcję Stretch. Wtedy utwór zostaje wydłużony poprzez zmianę tempa. Descript.
Na koniec must have, coś co działa rewelacyjnie, co prawda jest tylko godzina dostępna darmowa, ale dla tych, którzy robią krótkie filmy i napisy do tych filmów, to jest to coś rewelacyjnego. Czyli aplikacja, która z dźwięku czy z obrazu stworzy nam napisy. Mój sekret wygląda tak, zaznaczam fragment filmu, renderuję do MP3, wrzucam do deskrypta, po czym eksportuję do Subtitles SRT, po czym importuję z powrotem do Premiera czy do DaVinci Resolve, tutaj mam już ustawiony styl i ewentualnie poprawiam tam, gdzie czegoś zabrakło. Sztucznej inteligencji nie ma co się bać, nie ma co się na nią obrażać, trzeba z niej korzystać i uczyć się tych narzędzi. Po to tu jestem. Nie chcesz przegapić kolejnych odcinków? To są subskrypcje, a najlepiej jeszcze dzwonek.